pod opiekę świętego Józefa uciekam się, uciekamy się, uciekajmy się. Każdy w naszych sobie właściwych potrzebach, kłopotach, trudach. Do podzielenia z czcigodnymi wiernymi. Specjalnie zostawiłem nakazanie, żeby zawierzyć to wszystko świętemu Józefowi. Jestem wczoraj na poczcie, odbieram 3 pisma. 2 czekają na innej poczcie do odbioru, pewnie z tych samych źródeł. Zacznę od kategorii najlżejszej, z komendy. Komenda, komisariat policji Poznań, Stare Miasto, doadresowany Michał Woźnicki z datą 13 marca. Wzywa się pana do osobistego stawiennictwa w dniu, dzień wskazany, godzina wskazana w KP Poznań, Stare Miasto w Poznaniu przy ulicy Marcinkowskiego. Pokój taki w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o karanie w sprawie o wykroczenie z artykułu 61 KW. Osoba zgłaszająca i tak dalej, podpisany jest sierżant, tutaj Klaudia Michalaka, czyli mamy po raz kolejny niewiastę do specjalnych poruszeń. No i taka ładna, ładna też adnotacja. Proszę o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia terminu przesłuchania. Proszę o kontakt telefoniczny. To na taki proszę jest obowiązek odpowiedzieć, czy jest obowiązek przyjść na właściwą godzinę się stawić? Jest prośba. Czyli stawić. Następne. Sąd rejonowy Poznań, Grunwald, Jeżyce. Tu data jest 12 marca 2023. I tu jest wezwanie na badanie. Sąd rejonowy Poznań, Grunwald, Jeżyce w Poznaniu, trzeci wydział karny wzywa pana, a w trzecim wydziale karnym jeszcze nie byłem, żeby czcigodni wierni wiedzieli. Byłem w 8 wydziale karnym, a w trzecim wydziale karnym miałem się stawić 12. 12 sprawa została odwołana, 11 chciałem zobaczyć akta, które zostały mi sprzed nosa zabrane przez panią w czytelni, bo sędzina się musi przygotować do rozprawy. No i przygotować się do rozprawy na ten sposób, że rozprawa się nie odbyła, postanowienie podjęła. Na podstawie, wczoraj mi zostało przedstawione, bo byłem tam w sądzie, na podstawie dokumentów, których ja nie widziałem, teczki, w której niewiele co jest, podjęła decyzję, o której właśnie tutaj czytam. Wzywa pana do stawiennictwa w charakterze oskarżonego na badanie, które odbędzie się w dniu i wskazany jest dzień, godzina, miejsce. Stawiennictwo osobiste obowiązkowe. W załączeniu odpis postanowienia i zarządzenia z dnia 11 marca wraz z danymi obrońcy. Aha, no i w miejsce te został teraz, tu jest, co tu jest? Postanowienie z 11 marca, Sąd Rejonowy Poznań, Grunwald, Jeżyce w Wydziale Karnym III. Jeszcze raz, nie było sprawy, nie byłem w tym wydziale, rozprawa została odwołana, ale sędzia ma takie prawo tak uczynić. Po rozpoznaniu w sprawie Michała Woźnickiego z urzędu w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłych na podstawie postanawia dopuścić dowód z opinii lekarzy, psychiatrów i wskazane są dane tych lekarzy na okoliczność tego, czy oskarżony w chwili popełnienia zarzucanego mu występku miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Ewentualnie w jakim stopniu zdolność ta była ograniczona i z jakich przyczyn. W razie stwierdzenia okoliczności z artykułu, tu są wskazane, czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia takich czynów przez oskarżonego w przyszłości oraz czy w ocenie biegłych zachodzą podstawy do orzeczenia wobec oskarżonego środka zabezpieczającego. Jeżeli tak, to jakiego, a także czy oskarżony jest zdolny do brania udziału w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu oraz prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny. 2. Zobowiązać wskazanych powyżej biegłych do sporządzenia pisemnej opinii w terminie 2 miesięcy od przeprowadzenia
badania oskarżonego, albowiem ustalenie powyższych okoliczności wymaga wiadomości specjalnych i jest niezbędne do prawidłowego rozpoznania sprawy. I tu się podpisała pani sędzia Anna Michałowska 12 marca 2023 i jeszcze do tego pani też podjęła postanowienie na podstawie artykułu takiego wyznaczyć dla oskarżonego, czy dla mnie, obrońcę z urzędu w osobie adwokata pana Łukasza Marcinkowskiego. Pan adwokat Marcinkowski, Łukasz, wskazane dane, wszystkie też pani Anna Michałowska. I jeszcze jedno pismo, 17 Wydział Sądu Karny Odwoławczy Okręgowego w Poznaniu, datowane 8 marca 2024. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział 17 Karny Odwoławczy przesyła odpis postanowienia tutejszego sądu z 8 marca. Jednocześnie Sąd Odwoławczy informuje, że powyższe orzeczenie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Tu się podpisała pan protokolant sądowy Magdalena Kulej na zarządzenie sędziego z upoważnienia kierownika sekretariatu i to postanowienie mówi o tym, że ów sąd okręgowy w Poznaniu pod przewodnictwem sędziego Jarosława Komorowskiego przy udziale prokuratora i nie ma po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu wskazane w mieście Poznaniu postanawia wyłączyć od rozpoznania sprawy o sygnaturze takiej i takiej wszystkich sędziów Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu i w związku z powyższym sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań Grunwald Jeżyce w Poznaniu. I tu uzasadnienie. W mniejszym sprawie postępowanie dotyczy rozpoznania aktu oskarżenia dotyczącego czynu, którym pokrzywdzony został sędzia Łukasz Kalawski. Jak dobrze pamiętam, to sędzia, który mnie skazywał w pierwszej instancji za omowę nienawiści przeciwko Żydom, gdzie w kazaniu powiedziałem, że za ten wyrok, jak się nie nawróci, będzie siedział w piekle. No i zostało to, a jeszcze obok tego, że jak sobie zda sprawę, jaki uruchomił proceder, że będzie kuszony do samobójstwa, że się może powiesić, bo tak diabeł działa, jak się coś dzieje z inspiracji diabelskiej. No i to zostało przedstawione jako groźba karalna wobec pana Łukasza Kalawskiego. Ciekawe, że później tam gdzieś w sądzie miałem okazję widzieć pana Łukasza Kalawskiego, pana sędziego. Przychodził obok mnie tak, jakby w ogóle nie miał strachu. Także pan Kalawski się prawdopodobnie nie boi, natomiast się boi pani prezes sądu, która panu Kalawskiego nakazała tą procedurę wszcząć. No z tego tytułu, że takie słowa zrzucają bałwany z miejsca, na które zasiadły. Sędziowie nie są bogami. Ani żaden sędzia, ani żaden sąd, ani wysoki sąd, ani niższy sąd, ani najwyższy sąd. I sąd musi mieć świadomość, że nad prawem stanowionym jest prawo Boże. Rzecz, że ze względu na to, że sądy są instytucjami w diabelskich państwach, dziś w diabelskim państwie, tam z kogo mówić, czy Dudy, czy Tuska, tej świadomości nie mają, dlatego że model państwa jest czysto odżegnujący się od właśnie uznawania społecznego panowania Jezusa Chrystusa jako Boga. No więc dla nas katolików jest to sposobność do podzielania losu Pana Jezusa, jeżeli się do Pana Jezusa przyznamy, no a jednocześnie obowiązek przestrzegania takich osób, jeżeli by wśród tych sędziów i tak dalej były osoby ochrzczone, a pewnie pan Kalawski jest, to jemu się może wydawać, że to są takie, że tak powiem, zabawy w tym świecie, że tak sobie można robić, ale one mają konsekwencje na życie wieczne i tą konsekwencją jest piekło tak długo, jak się ten człowiek nie nawróci, dlatego że jako sędzia nie jest władny stwierdzać o tym, czy moim kazaniem kierowała nienawiść, czy nie. Jako powinien się po prostu wyłączyć, nie jest kompetentny od tych spraw. Nie może języka, którym ksiądz kieruje na ambonie, którym wzywa do nawrócenia jednych, drugich, wszystkich, przypisywać kategorii ze świata świeckiego, które przypisuje każdym innym ludziom, bo się na ten sposób ośmiesza. Oczywiście nie przed ludźmi,
przed Panem Bogiem będzie o tym zawstydzony. No dlatego mam obowiązek go o tym jako kapłan uprzedzić. No ale cóż, cóż dla nich znaczy kapłan, jeżeli oni no w zewnętrznej formie dają to znać, że będą o księdzu mówić, na Pan, ale jednocześnie jak będą tutaj mnie wzywać z tego tutaj artykułu 61, to będą mnie chcieli karać za to, że chodzę w sutannie i pod koloratką. Proszę wiedzieć, że jak tam przedstawiałem wiernym, jak tu byłem w Tarnowie Podgórnym, to chwaliłem policjanta, który tak się okazał grzeczny, że jak mnie wprowadził do biura, to przedstawił, tutaj jest tam trzech pracowników, znaczy był on jeszcze dwóch chyba, albo trzech, i każdego z imienia i nazwiska przedstawił mnie, więc tak poczułem się, jakbym w gości przyszedł na komisariat policji po kolędzie. No okazuje się, że ta obecność tych policjantów nie była przypadkowa, bo każdy z nich później był zobowiązany napisać, jak mnie widział. No i napisali, już policja ma gotowe, żeby swoje tezy potwierdzać. W każdym razie, no to czcigodnym wiernym odczytuję. Oni chcą, żebym ja się tego bał. No nie będę im się śmiał prosto w twarz, bo to przecież zobaczcie, co poważne są. Tu taka pieczątka. Ile to jest ważny taki podpis, prawda? Jaką to trzeba czuć, że tak, o, tutaj jest imię i nazwisko napisane, a tu ktoś taki zygzak, żeby to wyobrażacie sobie, każdy z was zawodowo pracował, jakie to jest poczucie takich ludzi, nie? Tą taką władzę mam, tak. Podpis, który znaczy tak albo tak. I oni myślą, że ksiądz się będzie ich bał, bo paluszek pójdzie w to. Nie, ksiądz się ich nie będzie bał. Oni się winni bać Boga, któremu bluźnią, którego nie są wyznawcami, do którego się nie przyznają. Od chociażby przez prostą formę, żeby księdzu nie powiedzieć na per ksiądz. Jak nie chcą mnie mówić, to niech innym mówią. Nieznajomym, tylko dlatego, że jest kapłanem. Kapłaństwo nieś. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus. Dziękuję.